Witamy na kolejnym podcaście 8a i 8akademii.pl. Dzisiaj gościmy Adama Bieleckiego. Cześć Adam. Cześć Piotrek. W dniu dzisiejszym będziemy rozmawiać na taki temat, który już był poruszony z Januszem Gołębiem i Krzysiem Wielickim i Piotrem Pustelnikiem, czyli czy himalaizm jest sportem. O osiągnięciach Adama nie będę mówił dużo, każdy zna lub może sprawdzić. Podam tylko, że dwa pierwsze zimowe wejścia na Broad Peak i na Gesher Broom 1. Adam, bo sport ma taką definicję, ma kilka definicji, tak? Czyli musi być konkurowanie z innymi, przekraczanie jakichś wyników, granic. Czy można mówić, że himalaizm w ogóle jest sportem? Tak, jak najbardziej. Myślę, że himalaizm jest czymś więcej niż sportem, na pewno dla mnie. Jest jakby sama formuła sportu nie wyczerpuje tego, czym jest himalaizm. Natomiast w samym himalaizmie, czy w ogóle w alpinizmie nawet, jako dyscyplinie sportowej, jakby ten komponent sportu oczywiście jest, bo mamy wysiłek fizyczny. Tak, ten podstawowy chyba komponent sportu. No i mamy właśnie tą walkę, czy z własnymi ograniczeniami, czy z przeciwnikiem, czy z czasem, czy z górą. Wydaje mi się, że no, umiejscowienie tego himalaizmu jako sportu wymaga takiego poszerzenia może trochę tego elementu niezbędnego, żeby zrobić coś jako sport, czyli rywalizacji, postrzegane jako rywalizacje pomiędzy poszczególnymi zawodnikami. W himalaizmie niekoniecznie jest to rywalizacja z drugim człowiekiem, chociaż oczywiście wszyscy dobrze wiemy, że również we wspinaniu ten komponent rywalizacji pomiędzy poszczególnymi zawodnikami, zespołami też występuje. No we wspinaniu mamy tak, że sportowym przejściem jest powiedzmy coś, co zostanie zanotowane. Na przykład czy powiedzmy na portalach, czy zauważone przez jakieś wspinaczkowe media. Czy można tak powiedzieć też o himalaizmie? Nie do końca bym się zgodził z takim kryterium, że to sam fakt, że coś odnotowujemy albo że jest istotne, czy coś, co się wydarzyło w Himalajach jest istotne z perspektywy wchodzenia na tamte góry, nie oznacza automatycznie, że dane wejście jest wejściem sportowym. Przykład wejścia Nimsa z tlenem, które na mnie jako wspinaczu robią olbrzymie wrażenie. Przypomnijmy, Nepalczyk, który zdobył wszystkie 8000 w niespełna rok. Natomiast były to wejścia z tlenem, z całym supportem i teraz jest to wejście przełomowe, istotne. A czy koniecznie jest to wejście sportowe? Jest tam ten komponent sportowy, tak? Bo on się ścigał z czasem, tak? I ścigał się z czasem. Natomiast w tym takim moim pojęciu himalaizmu i tego, jakie przejścia kwalifikuje jako przejścia sportowe, to jest jedyny aspekt wskazujący na to, że to przejście możemy uznawać jako przejście sportowe, ale cała reszta, czyli na przykład stosowanie tlenu w górach, przede wszystkim jakby dyskwalifikuje to przejście właśnie z tego grona przejść sportowych. Trochę tak jest, że w każdej z tych subdyscyplin wspinaczkowych musimy spełniać pewne kryteria, które też się zmieniają z biegiem czasu i są wynikiem jakiegoś konsensusu środowiskowego, a żebyśmy znali dane przejście za sportowe. Jakby nie donosimy o przejściach na wędkę we wspinaniu sportowym, no bo z punktu widzenia sportu przejścia na wędkę są nieistotne. Moim zdaniem tak jest w przypadku wejść w Himalajach realizowanych z tlenem. One z punktu widzenia sportu są nieistotne, tak? No Krzysiek Wielicki fajnie to powiedział, przynajmniej ciekawie, że sportowym przejściem w Himalajach jest coś, co zapisuje się w historii himalaizmu. No jego przejścia, pomimo że z tlenem, zapisały się, tak? Jest to pierwsza osoba, która zrobiła te szczyty w takim tempie. No i teraz co, mamy szansę poprawić ten jego wynik i na lepszy stylowo. Tak, bo bardzo ważne jest to, co powiedziałem chwilę wcześniej, że te kryteria często zależą od czasu historycznego i miejsca. I na przykład to, co ja sądzę o wspinaniu z tlenem, nie oznacza wcale, że ja chciałbym dyskredytować osiągnięcia kolegów sprzed 30 lat, którzy na przykład na Everest weszli z tlenem, bo rozumiem, że jakby w tamtej epoce już samo wejście na przykład na Mount Everest zimą nosiło znamiona jak najbardziej wyczynu sportowego, a biorąc pod uwagę właśnie epokę i sposób myślenia i wiedzę też naszą o funkcjonowaniu człowieka na dużej wysokości, sprzęt, którym wtedy
ci wspinacze dysponowali. Ja rozumiem, że oni w tych okolicznościach wchodzili z tlenem i jakby dla mnie to jest wejście sportowe, ale gdyby ktoś dzisiaj próbował zrobić taką samą wyprawę w tym samym stylu, no to ja już bym się przyczepił. Tak, i już bym powiedział, no słuchajcie, no to nie są lata 80. 78 rok, Peter Haveler, Reinhold Messner wchodzą na Everest bez tlenu, udowadniają, że to jest możliwe. No i w tym momencie z tego tlenu wiemy, że możemy zrezygnować, a skoro największą trudnością w zdobywaniu gór najwyższych jest to, że są one po prostu wysokie, jest tam niskie ciśnienie parcjalne i tego tlenu mamy mało, to w momencie, kiedy usuniemy tą największą przeszkodę, to co nam pozostaje? Jakby wspinanie się z maską po sześciotysięcznikach de facto no jest dla mnie jakimś nieporozumieniem i oczywiście każdy się wspina tak, jak chce i lubi. To jest jedna z rzeczy, które ja osobiście we wspinaniu tak bardzo cenię, że my tego systemu reguł nie mamy jakoś silnie skodyfikowanego i mamy jakby taką dużą swobodę w wyznaczaniu swoich własnych standardów tego, co jest sportowe, tego, co nas we wspinaniu kręci i jeden woli realizować wejścia, nie wiem, eksploracyjne, drugiego kręcą trudności, trzeciego to, że jest zimno, czwarty chce zjechać na nartach. I jakby możemy sobie tworzyć te nasze cele i one mogą być no, zróżnicowane, ciężko je czasami nawet porównywać między sobą, ale one wszystkie będą nosiły znamiona wyczynu sportowego. W odróżnieniu od wejść komercyjnych, które są turystyką wysokogórską i też są ok. Jeżeli ktoś chce pojechać na Everest i to jest marzenie jego życia i jeżeli on tam wejdzie, to nie wiem, rozwinie się duchowo i cokolwiek jeszcze, albo będzie miał milion lajków na Facebooku, ale to jest dla niego cel życiowy. Okej, jakby jest przestrzeń i miejsce w tych górach na nas wszystkich, mam nadzieję, możemy się pomieścić. Nawet na tym Everestie można wciąż znaleźć przygodę i pojechać po sezonie, pojechać zimą albo pojechać na taką ścianę, gdzie nikt się nie wspina. Więc jakby ta taka wolność robienia w tych górach, uprawiania czy to sportu, czy to rekreacji, oczywiście w cudzysłowie, to jest jakby dobra rzecz i tak powinno pozostać. A to, czy dane wejście jest sportowe, czy nie, zależy od czasu historycznego, zależy od pewnego konsensusu środowiskowego i zależy w końcu chyba tak naprawdę od naszej subiektywnej opinii, o której sobie oczywiście możemy podyskutować i to jest ciekawe. Czy można w takim razie powiedzieć, że wyznacznikiem wejścia sportowego w Himalajach jednym z ważnych jest użycie tlenu? Używasz tlen? Nie używam tlenu, nie, nie używałem. Hasło. Chciałem dokończyć hasło, że jak używasz tlen, to nie jest to wejście sportowe. Tak. Ja jestem skłonny postawić taką granicę. Uważam, że tlen to doping. I znowu podkreślam, że mam pełną świadomość tego, że te granice, co tym dopingiem jest, a co nie, zawsze będą w pewien sposób arbitralnie ustanowione. Denis Urubko uważa, że to, że my stosujemy rozgrzewacze elektryczne i chemiczne, jest przekroczeniem tej granicy. I dla niego to jest ten sam worek, co tlen i on tym gardzi i tego nie będzie używał. Nie? Dla mnie to jest jakby przesada, no bo równie dobrze można powiedzieć, że to w takim razie dlaczego się nie wspinasz boso. Ten but to też jest przecież sztucznie stworzony i też się izoluje od tego zimna i jest, bez niego byłoby dużo trudniej i bardziej naturalnie. Nie? Więc ta granica jest rzeczywiście no, w pewnym momencie sztucznie ustanawiana, natomiast używanie tlenu czy stosowanie na przykład środków farmakologicznych zwiększających wydolność, nie? To jest taka granica, której ja nie będę przekraczał, czy jakieś, nie wiem, zrzuty z powietrza sobie potrafię wyobrazić, pomoc z zewnątrz, tak? Czy no, jeżeli inny zespół nam zakłada liny, po których my się potem wspinamy, no to również dyskwalifikuje tak naprawdę to nasze przejście z grona przejść sportowych, chociaż zawsze każdą sytuację będziemy musieli rozpatrywać indywidualnie, przyjrzeć się z bliska, bo nawet jeżeli w jakimś wymiarze ten aspekt sportowości zostaje złamany, czyli no wspinamy się albo nie wiem, przeszliśmy dużą trudną ścianę, zrobiliśmy nową drogę, ale w zejściu na drodze normalnej jedziemy po poręczach założonych przez inny zespół, czy to nam psuje klasę przejścia? Pewnie w jakimś stopniu tak. Czy ja bym nie skorzystał z tych lin po iluś dniach na górze i czy ktokolwiek inny nie skorzystałby z tych lin i zakładał sam z jazdy? No oczywiście, że nie. Więc gdzieś tutaj też trzeba, wydaje mi się, zachować no, zdrowy rozsądek i w każdej sytuacji przypatrywać się indywidualnie. Trudno jest utworzyć takie kategorie zupełnie zero-jedynkowe. Sport nie. Są to, co jakby teraz próbuję zrobić, czyli właśnie tlen niesportowe. Myślę, że są takie elementy.
ale niekoniecznie każda sytuacja będzie taka zupełnie jasna. No, na tych 8-tysięcznikach teraz to dosyć trudno jest prowadzić taką akcję, że właśnie przechodzisz jakąś ścianę, a potem schodzisz drogą normalną, popularną. No i wiadomo, że jest tam, są poręczówki, są obozy, są tłumy ludzi. No nie można chyba już porównywać do tych starych czasów sprzed 30 lat, kiedy byłeś tam, powiedzmy, sam mogłeś być, tak? Teraz no, jest to po prostu trudne i trzeba się dostosować się do fajne jest to, że czasami może się trafić jak ślepy kuzo ziarno. Ja na przykład miałem takie doświadczenie, jak pojechałem przecież do Pakistanu w grupę Gaszebrumów i chcieliśmy tam robić eksplorację i trochę pogardliwie prosiliśmy tego Gaszebruma drugiego, żeby tylko szybko zrobić aklimatyzację, ale okazało się, że w tym sezonie kompletnie nikogo tam nie było. Nie było żadnych poręczy. Czuliśmy się trochę jak pierwsi zdobywcy, no i wykorzystaliśmy chwilę i weszliśmy sobie z jednym namiocikiem, w małym, zupełnie lekkim stylu. No i to było bardzo, bardzo fajne, bardzo orzeźwiające i bardzo piękne, tym bardziej, że no rzadko się już rzeczywiście coś takiego na 8-tysięcznikach zdarza, ale znowu, jak często słyszę takie biadolenie, że teraz tych górach wysokich to już tylko komercha, tłumy ludzi i kiedyś to były czasy, a dzisiaj to nie ma czasów, no to mówię, że no i tak i nie. Znaczy rzeczywiście są takie miejsca, gdzie to nagromadzenie ludzi jest za duże i to tworzy problemy w ogóle środowiskowe. Przecież no, ludzie w Dolinie Solokumbu mają problem z czystą wodą pitną ze względu na himalajstów sikających na lodowce. Nie? Więc jakby no, pojawiają się te wszystkie... Ja zgubiłem o tym. Pojawiają się te aspekty, które powodują, że jest troszeczkę czasami łatwiej, ale jest tak, to nie do ominięcia. No, to znaczy, chodzi, już wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że jakby są te punkty, gdzie rzeczywiście się kumuluje ten cały ruch wspinaczkowy, czy tam turystyczny, ale jednocześnie te Himalaje i Karakorum to są olbrzymie góry. Tam jest po prostu tyle nietkniętego terenu, tyle możliwości wytyczenia nowych dróg. No i tak jak na przykład przed aklimatyzacją na Annapurne pojechaliśmy w Dolinę Langtang Tirung, czy wcześniej byłem na takim 7-tysięcznym szczycie Tilicho, no to przez cały czas działalności górskiej, mało tego, że byliśmy jedynym zespołem działającym na danej górze, ale byliśmy jedynym zespołem działającym w całej Dolinie albo nawet w całej Dolinie Walnej. Po prostu nikt wspinał się tam oprócz nas, absolutnie nikt. I przeżyliśmy fantastyczną przygodę, więc ta przygoda również na tych 8-tysięcznikach, chciałem zaznaczyć, ona tam jakby jest i czeka. Nie? No, na pewno fakt, że droga zejściowa jest oporęczowana, czy są jakieś tam namioty, obozy, jest psychicznie ułatwieniem, prawda? Jest. Nikt nie będzie mówił, że nie jest łatwiej. Tak samo jak we wspomnieniu sportowym, którym czasem tu już wspomnieliśmy, jak wiszą się ekspresy w przelotach, no to wiadomo, że jest łatwiej. Natomiast no już mało kto żąda zdejmowania i wpinania ekspresów, bo po prostu jest to nieżyciowe, tego się czasami nie da. Nie mówiąc, że na niektórych drogach mamy przecież mailony stałe ekspresy, tak? I nawet nie bardzo by się to dało zrobić. Są drogi, na których by cię wszyscy zjedli, gdybyś wypinał te ekspresy i chciał jeszcze raz powiesić, bo czeka jakieś tam ileś osób, prawda? Już wrócimy do tego, co jest tym przejściem może sportowym. Ja bym chciał troszeczkę porozmawiać o tym, jak ten twój rozwój i jakby dlaczego to, co robisz teraz w Himalajach, jak trafiłeś w góry, bo ty miałeś troszeczkę inną drogę niż wielu wspinaczy, czyli nie przez klub wysokogórski, nie przez kursy, nie tak rozwijałeś, nie rozwijałeś tak krok tak. Po stoku, krok po kroku, stok po stoku, tylko od razu trafiłeś te, powiedzmy, wyższe szczyty. Gdzie niekoniecznie jakby szło chyba z tym nauka wspinania, jakby takiego typowego skalnego. Mamy w ogóle, ty też jakby przed rozmową rozmawiałem z naszymi kolegami trochę, mamy wspólnych kolegów, bo Jarek Błotor, który jest moim kolegą z podwórka i z którym wszystkie kursy robiłem w ogóle w góry, wciągaliśmy się, a potem troszeczkę nasze drogi się właśnie rozeszły. Ja bardziej takie sportowe wspinanie poszedłem. No później wspinałem się z Jackiem Czechem, z którym jest mój bardzo dobrze. Tak, bardzo dobrze się znacie, więc tutaj jakby znowu na przykład Jacek też się wciąga w taki już troszeczkę inny styl wspinania niż wchodzenie na 8-tysięczniki. O w ogóle, czy interesuje cię kolekcjonowanie 8-tysięczników? Znaczy po kolei, nie? Trochę racji masz, a trochę nie do końca, bo będąc tym małym chłopcem, ja rzeczywiście marzyłem o 8-tysięcznikach i to było moim celem, tak? Inspirowali mnie właśnie wielcy himalaiści.
Ale też z tych książek sobie szybko wyczytałem, że w te góry prowadzi pewna ustalona droga. Tak? No właśnie, że to są tak. skałki, Tatry, lato, zima, Alpy, lato, zima, jakieś góry wyższe, Kaukaz, Morze Pamir, Tien Shan, ośmiotysięczniki. Ja byłem tego w pełni świadomy. I ta moja droga w góry wysokie była inna, bo rzeczywiście jak ktoś mnie dzisiaj pyta, jak zacząć się wspinać, dostaję dużo takich pytań. No więc idź na kurs skałkowy, idź do klubu wysokogórskiego najlepiej, zapisz się na skałkowy, zapisz się na tatrzański. Jak zrobisz taternicki, to będziesz już potem wiedział, co robić dalej ze swoim wspinaniem. To jest najlepsza, nie chcę mówić jedyna słuszna, ale moim zdaniem najlepsza droga. Ja jakby odbiłem się od klubu wysokogórskiego, próbowałem pójść tą drogą. Nie bardzo to wyszło. W czasach, kiedy zaczynają się wspinać, te kluby przeżywały zapaść. Pojawiłem się w takim klubie, ale no miejsca nie znalazłem też. Trudno się trochę dziwić, bo przecież byłem niewyrośniętym 16-latkiem i trudno się dziwić, że nikt go nie chciał gdzieś tam wziąć na jakieś poważniejsze wspinanie, ale miałem bardzo dużo zapału do tego, żeby się wspinać i żeby w te góry jeździć. I tak naprawdę wszystkie te szczebelki górskiej edukacji przerobiłem, zanim trafiłem na 8000. Tak? Czyli jakby wspinałem się w skałach, wspinałem się samodzielnie w Tatrach, wspinałem się w Tatrach zimą, wspinałem się w Alpach. I o ile to nie było to samo, co na przykład poziom, którzy musieli prezentować być może wspinacze lat 80., żeby dotrzeć do gór najwyższe, ale być może no był, bo tak naprawdę ja jadąc w ogóle gdzieś tam w góry wyższe, pierwsze, no to jakby miałem na koncie, nie wiem, północną Mięgusza, nie? Zimą, czy no, długie drogi piątkowe, szóstkowe w Tatrach, więc taki podstawowy poziom wspinaczkowy umiałem zakładać, wiesz, stanowiska, zdałem podstawę autoratownictwa. Ten flaszencug od dziecka potrafię zrobić i zawsze potrafiłem zrobić. Nie? Więc jakby potem pojechałem w Alpy, pojechałem latem, zimą, pojechałem rzeczywiście w Pamir, w Tien Shan i dopiero trafiłem, zresztą wiele lat później, bo długo czekałem na to, żeby pojechać na te swoje wymarzone 8000. Więc w momencie, kiedy tam trafiłem, ja w znacznym stopniu byłem ukształtowanym wspinaczem. Ale rzeczywiście masz rację, że bardzo brakowało mi na tym początkowym etapie wspinania mocnego partnera, kogoś silniejszego ode mnie, który się wspina lepiej, z którym mógłbym się rzucić na mocniejsze cele. I na przykład bardzo żałuję, że w czasach, kiedy zaczynałem się wspinać, coś takiego jak na przykład grupa młodzieżowa nie istniało. Nie? Uważam, to jest bardzo fajna inicjatywa i dla tego chłopaka, jak ja byłem, o grupie młodzieżowej PSA, Związku tak. Alpinizmu, czyli branie młodych zdolnych, zapewnienie jakiejś kadry instruktorskiej, pod okiem której te osoby mogą półsamodzielnie albo samodzielnie wręcz realizować coraz bardziej ambitne cele o charakterze sportowym. I tego brakowało. Przez pierwsze ileś dużo lat wspinania, zawsze wspinałem się ze słabszymi tak naprawdę partnerami, często z przypadkowymi ludźmi, co no, jest mało fajne i nie tak to powinno wyglądać. I rzeczywiście specyficzne jest to, że ja mam cały czas poczucie, że najlepsze przejścia techniczne czy sportowe są przede mną. Ja cały czas ładuję, właśnie skończyłem budowę ścianki w domu i jakby też zaczęczyłem takie trochę kółko, tak? Bo o ile marzyłem o tych górach najwyższych, to w momencie, kiedy żeby mnie dotrzeć, musiałem się nauczyć wspinać i byłem tego świadomy. I to, co miało być tylko środkiem do celu, stało się po prostu wielką miłością samą w sobie. I ja jakby jestem himalaistą i to w tej dyscyplinie to jest moja specjalizacja. Trenuję pod ten himalaizm i tu staram się realizować cele o charakterze sportowym, wartościowe. Natomiast ja kocham to wspinanie samo w sobie i jeżdżę regularnie w skały, bulderuję, wspinam się w lodzie, wspinam się w miście, drytuluję, wspinam się hakowo. Jakby wszystkie te inne formy wspinania są, lubię, spełniam się z nich, wyznaczam sobie cele. Oczywiście no, nie da się być jakiś super rewelacyjnym we wszystkim, ale swoje granice sobie wyzwania stawiam, cieszę się tym wspinaniem i mam jeszcze sporo takich projektów może na niższych górach, bo okazało się, że w tych Himalajach owszem jest fajnie, ale na tych niższych górach też może być bardzo fajnie. I o ile kiedyś dla mnie takim celem był ten wyczyn na 8000, to na przykład teraz tak z biegiem czasu zaczynam rozumieć, że chyba to, co mnie też kręci w ogóle z tych wielu aspektów wspinania, tak? Aspekt, nie wiem, estetyczny, międzyludzki, duchowy, właśnie sportowy,
Parę innych pewnie byśmy jeszcze wymyślili. Dla mnie ten aspekt eksploracji to jest coś, co mnie pociąga. I może to właśnie ma to swoje źródło w ogóle w początkach mojego wspinania, gdzie to były książki, tak? Książki podróżnicze, przygodowe i w końcu książki górskie. I rzeczywiście ta ciekawość tego, co jest za rogiem, albo bycie w dolinie, do której nikt jeszcze nie dotarł, albo zrobienie nowej drogi, albo zrobienie pierwszego zimowego wejścia. Lubię to, tą nutkę eksploracji, tak? Bardziej nawet niż to mnie ciągnie, niż zrobienie cyfry konkretnie. Czyli to jest odpowiedź na pytanie, czy interesuje Cię kolekcjonowanie 8000 sztuk? Zupełnie, absolutnie mnie nie interesuje. W ogóle mam taką niechęć do tworzenia takich list. Tak? Mhm. Kojarzy mi się to jakoś źle z jakąś 5-latką po prostu i planem i odhaczaniem tych list celów wspinaczkowych. Jest to bardzo odległe od mojego podejścia do wspinania. Dla mnie jakby mam z tym wspinaniem taką intymną relację. Każda wyprawa jest dla mnie czymś dużym wydarzeniem w moim życiu. Zmienia mnie też jako człowieka. Ja nie wiem, co ja będę chciał robić za 5 lat. Być może w ogóle rzucę te Himalaje i będę jeździł na Bigwole na ziemi Baffina, bo na przykład tak sobie wymyślę i to jest możliwe. Więc teraz zakładanie, że ja przez następne 10 lat będę klepał 8000-niki, nie, po prostu nie będę tego robił, nie zakładam takich planów, bo nie wiem, co będę robił za parę lat. A już odpowiadając wprost na pytanie o te 8000-niki, wchodzenie normalnymi drogami na 8000-niki, żeby zrobić koronę Himalajów, absolutnie zupełnie mnie nie interesuje. Nie wiem, tam chyba 48, tam 50 osób tą koronę Himalajów zrobiło. Nie jest moim celem jako sportowca bycie 51, to trochę bez sensu. To jest fajny koncept o walorze sportowym, ale ileś lat temu. W chwili obecnej on został zrealizowany. Myślę, że jego formuła została wyczerpana. Można robić rekordy w stylu Nimsa, na przykład bez tlenu, jak najszybszej kolekcji albo zrobienia nienormalnymi drogami. Oczywiście ta formuła, można coś tam wymyślać, ale to nie jest ta formuła, która mnie interesuje. Dla mnie każda góra, czy wyprawa, czy cel sportowy to jest trochę tak jak zakochanie się w pięknej kobiecie, nie zawsze można wyjaśnić, dlaczego ta, nie inna, ale coś musi być, tak? I ja nie zawsze muszę nazywać, co to jest, ale rzadko mam tak, że mam zaplanowane na przykład 2-3 cele naprzód, tak? Skupiam się na jednym konkretnym projekcie, jak mam go, jak go kończę, to dopiero mogę myśleć o tym, co będzie kolejne. Ale powiedziałeś o tym, że jakby ten sportowy sznyt w Himalajach też się zmienia z czasem, natomiast też zauważmy, że chyba dosyć mocno zmienił się Himalajizm pod tym względem, że teraz on wymaga dosyć dużych pieniędzy, żeby skolekcjonować takie 14-8 tysięczników, powiedzmy to w szybkim czasie. Wyobraź sobie, jaką musiałbyś mieć kwotę, roczny budżet, jakiego musiałbyś mieć sponsora, żeby coś takiego zrobić. Nie wiem, czy jest to możliwe z powodów jakby finansowych dla wielu osób. Wiesz co, NIMS pokazał, że to jest możliwe. Nie był uprzywilejowanym, przepraszam, powiem wprost, nie był uprzywilejowanym białasem z bogatego kraju, tylko jest Nepalczykiem i myślę, że oczywiście dla niego to było wielokrotnie tańsze, bo ma kolegów, robi to u siebie. Ale ja też pytany o NIMS-a, nie? Zawsze mówiłem, że bardzo podziwiam ten wysiłek organizacyjny, logistyczny, no i też to, że siedzieć przez tyle czasu w górach, prawie na non-stopie, to też jest coś godnego podziwu, tak? My jedziemy sobie, nie wiem, na wyjazd, skały czy coś tam, jest taki moment, kiedy zaczynamy mieć dość, nie? A tutaj jest, to jednak trwało bardzo długo, on bardzo dużo czasu spędził w górach i to jest coś, co ja bardzo szanuję, więc oczywiście ten wysiłek logistyczny czy finansowy to jest, on udowodnił, że da się to zrobić i ja nie myślę, że to jest jakby główny problem. Nie? Ja uważam, że sky is the limit, jak człowiek ma fajny projekt i dość energii i pracy, to można sfinansować prawie wszystko. Tylko po co? Nie? Po co to finansować i ja bym nie chciał czegoś takiego robić. Wspomniałeś też o tym, że ważny jest partner. Trudno, coraz trudniej chyba w tych czasach takiego partnera, który będzie chciał jeździć w góry wysokie. To co powiedzieliśmy też, że pieniądze, to co ja przynajmniej powiedziałem, pieniądze jakieś są ograniczeniem. Są to drogie wyjazdy, ale tu też wspomniałeś, że nie wiesz, co będziesz robił za kilka lat, czy będziesz robił Big Wall, czy coś innego. Zauważ, ile mamy aktywności w tej chwili, które możemy się realizować.
Już nie wiem, może tydzień też na jakiś pojedziemy jako taki przykład, że na przykład jak jeżdżę na single tracki, na jakieś downhille i tam, ile tam spotykam teraz wspinaczy, widać, że jest to też sport, który wspinaczom odpowiada, bo tak naprawdę chyba wszystko nam siedzi troszeczkę w głowie, chodzi o jakiś ten wyrzut endorfin. Oczywiście. I każdy... Sporty wytrzymałościowe. No biegałem ultramaratony, tak. Teraz jeżdżę na gravelu, jakby potrzebuje się porządnie zmęczyć, bo inaczej... No właśnie. I teraz tak, jeden ma możliwość realizowania tych wyrzutów endorfin w górach wysokich, inny robi tam bigwallu, trzeci to robi w jakiś inny sposób. Nie? Tak. Tych możliwości osiągnięcia tego takiego... Gratyfikacji, tak, w mózgu jest bardzo wiele. Nie? I teraz zobacz, że właśnie chyba w Polsce też już... Trudno znaleźć partnera do takiego wspinania w górach wysokich. To jest jedna z przyczyn, ale ja bardziej chyba patrzę na to jako taki przyczynę historyczną, nie? Że ta, no jak sobie popatrzymy na, byśmy sobie wyrysowali taką krzywą osiągnięć himalajzmu polskiego, no to będziemy widzieli w tych latach 90. i 2000, początek, nie? Taką zapaść. I rzeczywiście to starsze pokolenie albo się zabiło, albo się wzięło za robienie biznesów i nie miał kto wprowadzać ludzi w góry najwyższe. I ci ludzie, którzy w końcu tam trafili, w te góry najwyższe, to nie byli ludzie, którzy się wspinali, bo oni nie mieli pomysłu, jak z tych Tatr, gdzie biedują na taborze, dostać się w Himalaje, a nie było starszych, którzy pokazali, jak to zrobić. W te góry najwyższe dotarła wcześniej grupa, nowa w ogóle zupełnie grupa tak naprawdę w Polsce ludzi, tak zwanych turystów wysokogórskich. Ludzie, którzy weszli na Rysy, przeszli Orlą Perć, chcieli pojechać na Kilimandżaro, może na Mont Blanc wejść. Wtedy się pojawiły wyprawy partnerskie, tak, które odpowiadały na to zapotrzebowanie i nagle ruszyła cała rzesza ludzi, którzy w życiu nie widzieli liny, a Raki to im dopiero ubrał, mam nadzieję, że ktoś ich przeszkolił, a często nawet i tego nie. I ci ludzie, jak już zdobyli ten Mont Blanc, Aconcagua i nawet na ten Pic Lenina weszli, no to oni stwierdzili, no to czas na Everest, nie? I w Górach Wysokich pojawiła się grupa turystów wysokogórskich i to wspinanie się po prostu rozjechało. Ja mam takie poczucie, że z jednej strony mieliśmy wspinaczy, którzy siedzieli na kotle kazalnicy i cisnęli trudne, fajne przejścia i sam pamiętam atmosferę. Coraz mniej ich było. Coraz dobrze pamiętam atmosferę chatki, ascety i ciśnięcie, ale oni gardzili trochę tym himalajzmem, że to takie łażenie, bo tam ten, wspinania cyfry w tym nie ma, w ogóle jedziesz na... nie wiem, 8 tygodni, szanse na sukces małe, forma spada do zera, potem trzeba pół roku przecież wracać do formy wspinaczkowej i gdzieś tam tak trochę z pogardą ten Himalajan był traktowany. Ci turyści wzięli się za robienie go, ale robili go tak jak umieli, czyli w wymiarze turystycznym, tym bardziej może trochę obniżając rangę tego całego himalajzmu, z którego środowisko wspinaczkowe się podśmiewywało, czego ja też jakby słyszałem to nieraz, nie? I w chwili obecnej jest problem. Nie? My jakby myśląc też o przyszłych pokoleniach, mówiąc wprost, czy szukając składu do zimowego K2, próbujemy jakoś scalić te dwie gałęzie. I jakby to nie jest problem taki, że ludzie się rozpraszają, robią inne rzeczy, a w Himalajach jest zimno i ten. Tylko my mamy najczęściej albo ludzi, którzy się fajnie wspinają technicznie, robią dobre przejścia, albo mamy ludzi, którzy się ogarniają na wyprawie, i potrafią być długo na takiej wyprawie, mają jakieś doświadczenie wysokościowe, ale brakuje im tej rozkminy technicznej. I to nie jest tak, że jedni są lepsi albo gorsi, bo dobry himalajsta to jest połączenie tych umiejętności technicznych, sprawności jakby linowej, też no, po prostu umiejętności stricte wspinaczkowych, sportowych, z tymi elementami survivalu. Tak, czyli elementami takimi, jak rozbić, jak okopać ten namiot, jak sobie zabezpieczyć na noc skarpetki, jak je wysuszyć w warunkach wilgotnych, jak rozplanować biwak, kiedy, w którym momencie wnieść śnieg i czy zostawić go w przedsionku, czy w namiocie. To są jakby bardzo ważne umiejętności też w himalajzmie, a w himalajzmie zimowym czasami te, które decydują o przeżyciu bądź nie. I potrzebujemy jakby połączenie jednego z drugim i trudno od takiego partnera, który ma doświadczenie na wysokości, tak, wspina się technicznie, dodatkowo ma jeszcze czas i przestrzeń życiową i pieniądze i chęci na to, żeby zainwestować to wszystko w projekt, którym poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko, w związku z czym szanse na sukces są bardzo nikłe.
No i zaangażować, znaleźć partnera na ambitny projekt w Himalajach jest rzeczywiście trudno. Ja przecież tych wypraw ileś zrealizowałem po to, żeby zrobić nową drogę w stylu alpejskim na 8-tysięczniku. No i mi się nie udaje, tak? Umoczyłem raz, drugi, ostatnio przecież nawet nie dotarłem pod górę, bo wysypaliśmy się na etapie aklimatyzacji. No ale próbuję dalej. No bo żeby właśnie zrobić takie, jak mówisz, ścianowe przejście, czy zdrowienie przejście w Himalajach, no jednak dosyć ważna jest chyba ta baza. Tą, którą kiedyś zdobywało się w Tatrach przez kilka sezonów mozolnie, wspinając się w tych dosyć trudnych jednak górach, bo na co są Tatry zimą nie są łatwymi górami, natomiast to chyba dawało taką bazę, która potem pozwalała ci na przykład bardzo szybko przejść trudny teren trójkowo-czwórkowy, na przykład gdzieś na dużej wysokości. Oczywiście, że tak. No jakby, żeby sobie radzić swobodnie nawet na tych drogach turystycznych w Himalajach, nie, nazwijmy turystycznymi, to właśnie taki poziom, ten, który ja miałem, jak pojechałem w góry, nie? Czyli, no nie wiem, szóstkowe, dzisiaj to już pewnie powinny być siódemkowe drogi tradowe i swobodne poruszanie się w terenie M5 czy tam M6 i w lodzie, powiedzmy tam WI3-4, no to jest taka podstawa, żeby sobie z tymi proszkami, które w tych Himalajach nagle na 7000, gdzie tego tlenu jest mało, żeby sobie z nimi poradzić. Nawet jak już masz tą aparaturę tlenową, a jak jej nie masz, no to nagle zaczyna być bardzo ciężko. Nie? Najtrudniejszy wyciąg techniczny, jaki mi się zdarzyło poprowadzić na północnej ścianie Annapurny, takie bardzo uczciwe, mikstowe, piątkowe wspinanie, może trudniej, no to jakby wyciąg na 7400 gdzieś, to mi zajął godzinę 20 minut, nie? 40 metrów wspinania. Jakby trzeba mieć, też to zawsze powtarzam, że wspinam się dużo i trenuję przez 3 razy w tygodniu, jestem na ścianie. Jakby to wspinanie dalej jest podstawą tak naprawdę mojego treningu. Właśnie dlatego, że w tych górach wysokich musimy mieć zapas. Jeżeli na poziomie morza nie poruszasz się swobodnie w pionowym lodzie, nie, to tym bardziej nie będziesz tego robił w górę. To jak dostaniesz, tak jak dostaliśmy z Januszem Gołąbem, jak wchodziliśmy na Gaszewuma pierwszego, nagle jest 60 metrów lodu o nachylenie tam 50, powiedzmy 5 stopni, masz jedną dziabę i trzeba jeszcze tam wejść i zejść i nie możesz, jest super zimno i to jest na 8000. Musisz robić to szybko. No, dokładnie. I jeszcze ten luk zawsze wtedy jest kruchy, syfiaty i nie wiadomo co. No to jeżeli masz ten zapas, to sobie poradzisz, ale jeżeli ten lód 60 stopni to jest twój maks, który potrafisz zrobić na wędkę, no to tam tego po prostu nie przejdziesz albo się zabijesz. Nie? Jeszcze wspomniałeś o takich rzeczach jak możliwości zawodowe czy finansowe. No kiedyś, no nie ukrywajmy, że w tych Himalajach jeździło się też troszeczkę w ten sposób, że się zarabiało na takiej wyprawie, jakimś handlem w tych latach 80., prawda? Zawody też były takie, że pozwalały zniknąć na 3 miesiące, czyli albo pracowałeś na wysokości, albo dużo jednak... Nie, jeden dorobił się też na tych wyprawach. Dokładnie, nie. No i teraz zupełnie zmienił się nam rynek i pracy, i taki życiowy, wiesz. Przede wszystkim, zobacz, masz możliwość pojechania sobie na przykład na jakąś ścianę bliżej, czy zrobisz to, nie wiem, w 2 tygodnie, nie? A nie musisz zniknąć na 2 czy 3 miesiące. Dużo łatwiej sobie to ułożyć życiowo i dla rodziny, czy nawet jak się nie ma rodziny. To też chyba jest taki dosyć ważny aspekt, że ludzie, to co mówiłem, że się rozdrabniają troszeczkę na różnego rodzaju aktywności i wybierają to, co daje im tę satysfakcję, gratyfikację, którą produkują hormony czy inne tam rzeczy, jak to się fachowo nazywa. Ty jesteś psychologii, tak? No to co, to wiesz, co tam mózg produkuje, żeby nas zadowolić. Endorfiny, o tak. Niekoniecznie trzeba iść w te góry wysokie, co tak naprawdę wtedy to było jedną z licznych możliwości do realizacji się w górach. No na ten zachód na pewno było ograniczone, tak? No, jakby był ten komponent, że to jest okno na świat, tak? I że to jest egzotyczna przygoda, w której można uczestniczyć, ale ja myślę, że ci zapaleni wspinacze to są i wtedy byli tacy sami jak ja byłem i tacy jak są teraz młodzi, czyli ten, kto ma w głowie tylko to wspinanie, to na początku ma często gdzieś to w ogóle, gdzie ta góra jest, w jakim tym ważne jest, jaka ściana i co tam można fajnego przewspinać, nie? Ja, wiesz co, ja nie lubię za bardzo takiego mówienia, że właśnie kiedyś to były czasy, a dzisiaj to nie ma czasu, że to się tak bardzo zmienia. Mi się wydaje, że oczywiście te uwarunkowania ekonomiczne bardzo się zmieniają, nie? I jakby to
to nie podlega dyskusji, ale jeżeli chodzi o motywację ludzi jeżdżenia w góry, to tutaj myślę, że się bardzo niewiele zmieni. Nie chodzi mi, ja nie próbuję powiedzieć, że gdzieś było lepiej czy gorzej. Tu trzeba tak by spojrzeć na to, na takie realia socjologiczno-finansowe. Po prostu żyje się inaczej. Na pewno jest łatwiej, nie? Jakby mi się wydaje, że mimo wszystko jest poniekąd łatwiej jeździć w te góry, ale też jak mówisz o tym aspekcie ekonomicznym, jak usłyszałem twoje pierwsze pytanie, tak? Czy himalajzm jest sportem? No to się trochę uśmiechnąłem, bo jakbym pod nosem, bo jakbym powiedział ci, że nie, to bym trochę zaprzeczył temu, co od iluś lat sobą też forsuję i do czego próbuję świat przekonać. Ileś lat temu wymyśliłem sobie, że ja będę zawodowym sportowcem, a himalajzm będzie moim źródłem utrzymania. Taki mam pomysł na rzeczywistość i ileś lat pracowałem na to, żeby tak rzeczywiście się stało, więc ja teraz czuję się sportowcem zawodowym i to jest moje źródło utrzymania, więc tak, jak najbardziej himalajzm jest sportem i też taki mały przyczynek do jego sportowości albo nie. Pamiętam jak wiele lat temu jako mały chłopiec już marzący o górach wysokich oglądałem Bal Mistrzów Sportu i skomentowałem to wtedy, że ciekawe, fajnie jakby kiedyś na taki Bal Mistrzów Sportu jakiegoś himalajstę zaprosili, no bo ja wtedy tych himalajstami się fascynowałem i poczułem dużą satysfakcję, jak ileś lat później, czy to Jędrek Bargiel, czy ja, nagle, czy chłopaki z Nangi zostali docenieni i nagle zaczęli się pojawiać na takich imprezach, co też pokazuje, że tak, to jest sport, przegląd sportowy o nas pisze i ja nie mam tutaj kompleksu, czy himalajst jest sportem, czy nie. I to jest mój zawód właśnie jako sportowca. Nie? U nas w Polsce himalajzm w ogóle taką dużą estymą się zawsze, miałem dużą estymę. A nie masz poczucia, właśnie to ja ci zadam pytanie, a czy nie masz poczucia takiego rozdźwięku pomiędzy tym, jak himalajzm jest postrzegany właśnie przez ogół społeczeństwa, a jak jest postrzegany przez środowisko stricte wspinaczkowe, czy właśnie takich wspinaczkowych? Oczywiście, tak. Jest to o tym, żeśmy z Januszem Gołębiem trochę właśnie porozmawiali, to w ogóle pierwszy podcast był jeszcze z obrazu. No i tutaj jakby widzimy też, że rola jest mediów takich popularnych, jak media to przedstawiają, no bo to jest dobry początek do następnego pytania, które bym ci zadał, no bo jak wejdziesz na jakikolwiek ośmiotysięcznik, jakąkolwiek drogą, czy to będzie z agencją, czy nie z agencją, to każda gazeta napisze, że Adam Bilecki tak. na ten szczyt wszedł. Nie? A teraz pojedziesz sobie na jakiś szczyt, który ma około 7 tysięcy metrów wysokości, zrobisz trudną drogę w świetnym tempie, w stylu alpejskim. Dostaniesz nominację do Złotego Czekana, tak. przynajmniej na szeroką listę. Tak. A wszystkie nasze media będą miały nagle zgryz, tak? Kurde, co ten Adam Bilecki zrobił? Jakby to w ogóle sprzedać? Co to jest? Jakieś 7 tysięcy, nie? No właśnie to jest taki... Jak widzisz przyszłość właśnie himalajzmu, takiego światowego, sportowego? Ja widzę tak, że skoro mi się udało wyżyć z himalajzmu i go w pewnym sensie sprzedać, to chcę to wykorzystać i też no, pokazać światu trochę, że wspinanie to nie tylko himalajzm i mam taką naiwną wiarę, że może to się w jakimś tam sensie będzie zmieniać, bo dla mnie to też jest trudne. Tak? Najłatwiejszą dostępną strategią życiowo-zawodową dla mnie byłoby rzeczywiście ogłoszenie, no teraz będę robił koronę Himalajów i chcę ją zrobić bez tlenu i w ładnym stylu. Tak? No i co roku sobie jeździć na 2 8-tysięczniki i wchodzić tam drogami normalnymi. Myślę, że łatwo byłoby znalezienie sponsora na taki projekt, byłyby doniesienia medialne i jakby wszystko by się kręciło, no tylko problem polega na tym, że to nie jest w ogóle cel, który mnie interesuje i właśnie ze względu na to, że jakby ten komponent sportowy czy eksploracyjny jest dla mnie istotny i uważam, że byłby to jakby krok wstecz przy tych swoich kolejnych projektach spinaczkowych. Staram się podnosić sobie poprzeczkę, bo na tym dla mnie tak naprawdę sport polega. Tak? Na ściganiu się samym ze sobą, podnoszeniu sobie cały czas tej poprzeczki i pracowaniu na tym, żeby być lepszym w tym, co się robi. No więc po raz kolejny kolekcjonowanie 8 tysięczników. Nie? No, czyli co? Nie myślisz o jakichś wielkich projektach typu ściany na niższych szczytach? To jest dla ciebie jakby najbliższe lata? Tam myślisz, że się spełnisz? Marzy mi się od
paru lat i to jest coś, co mi się na razie wysuwa trochę na prowadzenie, jeżeli chodzi o kolejne projekty wspinaczkowe. Marzy mi się od paru lat zrobienie takiej wyprawy eksploracyjnej, wziąć, nie wiem, może z 8-10 osób, które gdzieś tam poznałem na swojej drodze wspinaczkowej, mocnych wspinaczy, i pojechanie w jedną z nieeksplorowanych dolin w Karakorum w Pakistanie. Lubię ten Pakistan, dobrze się tam czuję, lubię Karakorum, ale chciałbym je poeksplorować od strony tych niższych szczytów, a rzeczywiście jestem po rozmowach, czy to z Jurkiem Walą, czy ze świętej pamięci Jankiem Kiełkowskim, którzy podpowiedzieli parę takich miejsc, gdzie tą eksplorację w pełnym tego słowa znaczeniu można by przeprowadzić. Więc pociąga mnie działanie na niższych trochę szczytach, 5-6 tysięcy, może 7. No i szybko, lekko i jednak wspinanie. Ja zdaję sobie sprawę, że jakby znam swoje miejsce w szeregu i wiem, że te moje tam przejścia czysto sportowe są jakie są, i w ogóle zakładam, że najlepsze jeszcze będą, czekaj, będą przed tobą. To, no, są jeszcze przede mną, ale pomimo tego ja jakby zawsze czułem się wspinaczem, nie? I zawsze tłumaczę, że jakby definicja wspinania, ręce powyżej barków. I wtedy mówimy o wspinaniu. Wchodzenie z kijkami na Everest to nie jest wspinanie. Nie? I ja osobiście od w sumie początków, od pierwszych kroków w skałkach w wieku 13 lat, w wieku 15 lat zacząłem się wspinać w Tatrach. W wieku 16 lat wszedłem na pierwsze 4000 alpejskie, więc to dosyć szybko szło. Ale ja przez całą tą drogę jakby sam siebie określałem, ja się czułem wspinaczem. Nie? Ale powiedziałeś też o tym, że chciałbyś zebrać 7-8 wspinaczy, dosyć duża grupa, ale no, rozumiem, że... Mam na myśli, żeby zrobić taki wjazd na dolinę, właśnie, tak. Wjazd na dolinę, my tu, właśnie. Tutaj cel śnieżnolodowy, tutaj droga skalna, a wszystkie szczyty dookoła nie mają żadnego wejścia. Bo, tak, bo taki optymalny zespół w takim terenie, no to jest dwutrzyosobowy. Oczywiście. No to no właśnie ciekawe, w którym kierunku to pójdzie teraz. Ten rok nasz covidowy, to jakby jest cicho w mediach o wyjściach na 8-tysięczniki. No siłą rzeczy, no bo jakby planowanie wyprawy, w którą musi zaangażować środki i pieniądze w czasach takiego niepokoju, no to jest trochę niepoważne. Ja też zawiesiłem wszystkie plany i czekam, aż będę miał jasność, że można jeździć, że nie będę musiał po powrocie robić kwarantanny. I na razie myślę o jakichś tam lokalnych tripach, ewentualnie europejskich. I pomimo tego, że gdzieś tam już zaczynają maile spływać z różnymi pomysłami na działalność gdzieś tam w górach wyższych, no to ja na razie jestem taki dosyć powściągliwy. I odkrywam trochę uroki tego działania tutaj na lokalnej arenie. No, ostatnio jeżdżę na rowerze na przykład i to jest nowa zajawka antykowidowa dla mnie, no bo góry zamknęli, skały zamknęli, co było robić, więc kupiłem sobie gravela i śmigam na rowerze i się tym cieszę i bawię. Teraz odsłonili skały, więc trochę mi ten entuzjazm do roweru spadł, bo znowu można jeździć i się wspinać i gdzieś tam bardziej myślę o jakimś tripie może właśnie stricte wspinaczkowym. Jeżeli chodzi o te góry najwyższe, chciałbym wiedzieć, że po prostu to się da normalnie zrealizować, zanim się wezmę za organizację takiego wyjazdu. No. A jeszcze chciałbym też do jednego aspektu wrócić. Wcześniej powiedziałeś, że traktujesz tlen jako doping. Jak to w ogóle jest właśnie z dopingiem u himalajstów? Jest stosowany, jest stosowana jakaś farmakologia, czy nie? Wydaje mi się, że generalnie nie. Nie? Jakby to w ten sposób, jak alpiniści czy himalajści zażywają substancje, które znalazłyby się na liście środków zakazanych, to nie stosują tego w celu dopingu, tylko pewnie w innym, leczniczym, tak, a nie po to, żeby się dopingować. Nie? To znaczy są takie historie bardziej z przeszłości, tak? Kiedy pojawił się ten Diamox, czyli Diuramid, to był on uważany za cudowną pigułkę i trzeba przypomnieć wejście chociażby Marcela Ruediego i Krzyśka Wielickiego na Makalu. I można sobie sprawdzić, jak ono się skończyło i to było trochę na fali takiego zafascynowania, że a mam tu taki cudowny lek, dzięki któremu nie ma choroby wysokościowej. Nie? Oczywiście jest taka
część historii wspinania, tak? Gdzie ten doping był, pierwsze przejście północne ściany Eigeru, czy chociażby wejście Hermana Bulla na Nanga Parbat. Ale myślę, że to jest raczej rzadkość i w chwili obecnej ja bym się bał jakby korzystać z jakiejś farmakologii, bo wystarczająco dużo dziwnych rzeczy się z moim ciałem dzieje, żeby jeszcze stosować jakieś dodatkowe środki, które mogą mieć środki uboczne. Wiele lat w trakcie prowadzenia wyjazdów w góry komercyjnych spotykałem się i walczyłem jakby wytrwale z braniem właśnie diuramidu profilaktycznie, dlatego że ilość skutków ubocznych czasami jest dużo groźniejsza niż ten pozytywny efekt. Tak? Pamiętajmy, że diuramid nas odwadnia, jakby ciężko potem dostarczyć odpowiedniej ilości wody i te skutki odwadniania czasami są dużo gorsze niż to, żeby nas ta głowa bolała. Ja się osobiście w ogóle nie suplementuję żadną farmakologią. Na wyprawie jem pierzgę, biorę jakąś tam witaminę C, witaminę D, magnez i probiotyk. I to jest cała moja suplementacja wyprawowa. I jak tak patrzę po kolegach, to też myślę, że nie wiem, becki to jest w ogóle max, który jest stosowany. Ale może czegoś nie wiem, może jestem nieświadomy i naiwny. Ja się z tym dopingiem gdzieś tam w górach raczej nie spotykam. A na koniec jeszcze taki jeden aspekt chciałem poruszyć. Łatwo teraz dostać się w góry, jak powiedzieliśmy. Często dostaje się, tam jedzie ktoś w góry tanim kosztem, jakkolwiek to zrobić. No i na przykład przyjeżdżasz ty teraz do bazy, masz jakiś projekt, ruszasz do góry i nagle okazuje się, że ktoś, kto nie miał doświadczenia, wymaga pomocy, tak? Twoja wyprawa może się, twój projekt, na przykład, do którego przygotowałeś się pół roku, nagle się może wysypać, bo kogoś trzeba, wiesz, sprowadzić w dół. Jak na to patrzysz? Czy to jest takie, czy jest to coś, co zdarza się często, bo z doniesień wiemy, że często są te nagrody fair play, że ktoś, że nie wiem, 50 osób przeszło koło umierającego gościa, po czym ktoś go nagle zauważył i go sprowadził i dostaje nagrodę, tak, fair play. To jest kwestia, o której wielokrotnie rozmawiałem. Byłem też w takich sytuacjach i jakby sporo myślałem i powiem ci tak, że absolutnie niewyobrażalna jest dla mnie sytuacja, gdzie po prostu mijasz kogoś, kto potrzebuje tej pomocy, a ty jesteś w stanie mu jej udzielić, albo przedkładasz swoje wejście na szczyt nad pomoc potrzebującej osobie. No trzeba pomóc. Nie? Jeżeli ja oczekuję, że w razie czego ktoś mi pomoże w górach, a oczekuję, no to jakby nie mogę wymagać od innych czegoś, czego nie wymagam u siebie, więc z automatu ja muszę też pomagać, co nie zmienia oczywiście faktu, że to, że jest jakiś po prostu ciućmo, który się tam w ogóle nie powinien znaleźć i kompletnie na własne życzenie po prostu ładuje się w syf, z którego ty go musisz wyciągać, poświęcając swoją wyprawę, jest czymś wysoce irytującym. Ja rozumiem, jakby ktoś po ściągnięciu takiej osoby powiedział jej parę bardzo ostrych słów. Moim rozwiązaniem tego problemu, o którym mówisz, jest unikanie miejsc, w których coś takiego może się zdarzyć. Ja po prostu przestałem jeździć w sezonie na góry, na których jest tłok i na których mogę spotkać przypadkowych, nieprzygotowanych ludzi. Częściej mi się zdarza na przykład w skałach, tak, czy w górach, że widzę coś, co, jak to mawia nasz wspólny przyjaciel, jest trupią czaszką. I wtedy po prostu grzecznie i uprzejmie, żeby nie kogoś urazić, tylko po prostu zwracam uwagę i z pełną brutalnością czasami obrazuję fakt, że jeżeli ona w tym momencie odpadnie, to ty w życiu nie utrzymasz tej liny, bo ci ją wciągnie w przyrząd i puścisz i ona złamie kręgosłup albo się zabije. Więc jeżeli widzę, że coś się dzieje takiego, rzeczywiście coś się skończy źle, to staram się reagować. No a w górach najwyższych, jak widzę takie sytuacje, to najczęściej już jest za późno, żeby reagować, więc ja po prostu przestałem jeździć latem na te ośmiotysięczniki w bazach, bo tam po prostu pojawia się wszystko to, od czego ja w górach uciekam. Tak? Ja miałem taką refleksję po letniej wyprawie na K2. To była moja trzecia, tak, czwarta wyprawa w Himalaje, ale pierwsza w sezonie na normalną drogę. Co prawda K2, więc niby góra wyjątkowa, ale to, że ja się musiałem martwić, czy u góry będzie mój depozyt, to, że... Czy ktoś nie wejdzie do tego namiotu. Czy ktoś nie wejdzie i nie nasyfi do mojego namiotu, co akurat tam się wydarzyło. Nie? To, że ja muszę stać w kolejce w drodze na szczyt.
No jakby cały szereg takich rzeczy, gdzie ja w tych górach szukam przygody, samotności, jestem bardzo towarzyską, społeczną osobą, ale lubię w górach przestrzeń, lubię być sam. Więc po tej wyprawie letniej na K2 ja stwierdziłem, że to nie jest coś, co ja chcę w życiu robić i jeżdżenie po właśnie 8000-nikach w sezonie zupełnie mnie nie interesuje, bo to jest bardzo dalekie od tego wyobrażenia przygody górskiej, którą ja mam. I teraz widzę wyraźnie po tych ostatnich też doświadczeniach z gór wysokich, że ja więcej przygody znajdę na takim 7000-niku, gdzie ta wyprawa jest tą wyprawą, o jakiej ja czytałem jako mały chłopiec, nie? Ja muszę znaleźć miejsce na bazę, wykłócić się z tragarzami, żeby oni doszli i założyli mi tą bazę w tym miejscu, w którym ja chcę. Ja muszę znaleźć to miejsce, muszę znaleźć wodę, muszę pomyśleć o tym wszystkim, żeby ta baza była i bezpieczna, i żeby było bliskie podejście. I potem muszę się nauczyć rytmu góry, wyszukać sobie drogę wejścia, znaleźć miejsca na obóz, zabezpieczyć albo i nie poszczególne odcinki, zdecydować, które zabezpieczam, nauczyć się, o której godzinie ja mam wyjść w górę. Tego wszystkiego, co jest integralną częścią właśnie tej górskiej przygody i dla mnie w takim czystym wymiarze, najczystszym, to są właśnie dwie osoby, jeden namiocik i wielka góra i po prostu nie ma nic bardziej estetycznego. No a na 8000-nikach, na drogach normalnych latem tego nie ma, bo wychodzi się o tej i o tej. Obóz jest pod tą turnią, są najlepsze miejsca, a pod tamtą są trochę gorsze. Jak nie ma, to trzeba tu podwiesić. Śnieg bierze z tej strony, sikasz i kupę robisz z tej strony. Nie? I jakby baza jest tu, tu i tu, tutaj jest kibelek. O tej godzinie się wychodzi do ataku szczytowego, ale lepiej się wstrzymać dwa dni, bo będzie już przetarte. Nie? No i jakby jeżeli ja mam do wyboru coś takiego i coś takiego, no to ja pojadę tam, gdzie szanse na wyjście są mniejsze, rozgłos medialny też pewnie. Może trudniej to sprzedać, no ale jest to bliższe mojemu sercu i to jest coś, co ja chcę w górach robić i jakby... Wiesz, najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby się tym bawić, żeby to cieszyło, żeby gdzieś tam realizować siebie i nie ten jest najlepszym wspinaczem, kto robi najtrudniejsze drogi, tylko ten, kto ma z tego najwięcej przyjemności, więc trzeba robić to, co się lubi. Czyli ten twoją taką idealny obraz wyprawy, na przykład wiem, że psuje, kiedy jakiś twój partner, na przykład chyba Felix, tak, Berg, bierze klientów, tak, ze sobą. Na wyprawę i z tego co wiem jest taka Aha. rzecz, która ci się bardzo nie podoba, że to niszczy ten właśnie Aha. cały rytm wyprawy, że jeszcze ktoś Tak, jest. Tam było coś takiego, natomiast no wiadomo, że my sobie możemy tworzyć idealne wizje rzeczywistości, a potem jest pragmatyczne zderzenie z nią. I rzeczywiście tam była taka akcja, mi się to nie do końca podobało, że tutaj wyprawa komercyjna, my wspólna baza, a z drugiej strony Felix mnie przekonał, że jakby to jest niezależne, my sobie robimy swoje, mamy wspólną bazę, obniża nam to koszta, a ja i tak tu jadę, więc mi to pasuje, no i jakby ja też rozumiem, to jest jego z kolei praca, ja zarabiam na te góry inaczej, on zarabia prowadząc agencję i jakby też się nauczyłem, że w tym dojściu właśnie w góry, i to też się nam zamyka z tym aspektem socjoekonomicznym, są po prostu różne drogi w te góry najwyższe. Tak? I jedni zarabiają właśnie na tych górach, inni zarabiają w jakiś inny sposób i realizują sobie za własne pieniądze te cele. Nie? I mam takie poczucie, że one są w jakimś tam sensie równorzędne, że każdy musi sobie znaleźć tą własną drogę, jak w te góry uda mu się jeździć. Nie? Ciekawy jest temat, którego nie poruszyliśmy, a trochę gdzieś tam się to przewinęło, że jaka jest przyszłość, nie? Że gdzie ten Himalajs, w którą stronę teraz zmierza. Coś no, mi no proszę, to rozmawiamy, to rozmawiamy Aha, na ten okay. temat. Bo rzeczywiście mam taką refleksję, że jesteśmy świadkiem takiej trochę zmiany. Takie wyprawy jak ten narodowy Moloch na K2, to jest coś, co odchodzi do lamusa. Nie? To jest taka wyprawa z początków himalaizmu w stylu brytyjskim. Mamy kierownika, wodza, wielki zespół ludzi, tony sprzętu i jeszcze ten element tożsamościowy, narodowy jest istotny. To jest coś, co jakby tego już się nie spotyka. Nie? Jakby inne nacje, tak, gdzieś tak. tam jak rozmawiamy z Himalajcami czy wspinaczami z innych krajów, to mówią, wow, macie wyprawę narodową, nie? U nas to w ogóle no, zupełnie nie do pomyślenia. Więc czegoś takiego już raczej nie ma. I jak teraz patrzę, to w Himalajach mamy, i w Himalajach i Karakorum mamy dużą grupę tych turystów wysokogórskich, którzy jeżdżą na wyprawy komercyjne. I ja powiem ci szczerze, szanuję to jakby bardziej niż kolejną grupę,
to jest bardzo szeroki worek i ich nazywamy wspinaczami niezależnymi, independent climbers. I ci independent climbers to są od ludzi, i to jest chyba największa część tego tortu, to są ludzie, których nie stać na to, żeby pojechać na komercyjną, a powinni, bo nie mają kwalifikacji, ale próbują sobie to jakoś tam własnym sumptem ogarnąć i oni stwarzają zagrożenie często. To, o którym na przykład mówiliśmy, są, tak, że trzeba ich ratować. Że trzeba ich ratować, bo czasami to są, no, aż trudno uwierzyć, tak jak na Orlej Perci mamy panie na szpilkach, to w Himalajach spotykamy ludzi, którzy w ogóle pierwszy raz w życiu mają raki na nogach i no, takie rzeczy się dzieją, nie? Więc mamy tych komercyjnych, mamy tych niezależnych, którzy są od całkiem ogarniętych ludzi, którzy za własne pieniądze doklejają się do jakiejś ekipy albo montują sobie swoją własną i zbierają się w takie większe grupy, bo wtedy jest taniej, bo jest więcej osób na permicie. I mamy wąskie dosyć grono specjalistów, profesjonalistów, którzy często jakby żyją ze wspinania, trenują ciężko, mają odpowiednią dietę, mają za sobą nawet zespół ludzi i oni robią sport w tych górach najwyższych. Tak? Wspinają się szybko, wspinają się trudno, albo wspinają się po nowych rzeczach. Jest właśnie ten komponent sportowy, o którym wcześniej mówiliśmy, tak? Ten element wyczynu sportowego. To jest grupa, do której na przykład ja aspiruję, tak? I zdarzają się jeszcze takie wyprawy, na przykład, nie wiem, włoska wyprawa wojskowa. To jest takie trochę jak te nasze narodowe, ale to są najczęściej właśnie ludzie, którzy gdzieś tam się wspinają, nie? Albo jakieś tam, nie wiem, wyprawa przewodników alpejskich, tam ten, nie? I to są właśnie też najczęściej ludzie, którzy gdzieś tam żyją górami i oni są na granicy pomiędzy tymi porządnymi, niezależnymi, a profesjonalistami i zawodowcami, nie? I to są takie grupy ludzi, których możemy spotkać obecnie w tych górach najwyższych. Niestety tych, którzy realizują te ambitne cele na dużych wysokościach, jest bardzo mało. Jak patrzę co roku, to takich prób zrealizowania wejścia sportowego już konkretnie na 8000, no to jest jedna, dwie, trzy, koniec. Nie? A takie, które są jakieś zaawansowane, to jeszcze nie. I chyba trudno liczyć na to, żeby pomiędzy tymi grupami był transfer ludzi do trudniejszego wspinania. Chyba w ogóle ci inne motywacje są ludzi, którzy jeżdżą w te góry, w tych grupach, które powiedziałeś. No wiesz co, jakby na przykład ci independent climbers to są często ludzie, którzy właśnie są tacy w miarę wszechstronni. Oni żyją wspinaniem, to są ludzie z krajów alpejskich często, którzy no, zimą się wspinają na lodospadach, latem jeżdżą i robią, wiesz, nawet fajne przejścia, czasami to są przejścia takie klasowe, nie? No tak, ja myślę, że w ogóle u nas jest bardzo silny ten rozdźwięk, to o czym wcześniej rozmawialiśmy, nie? Ten rozdźwięk pomiędzy wspinaniem technicznym a wspinaniem wysokogórskim na zachodzie spotykam to tak naprawdę w mniejszym stopniu, nie? Bo u nas są independent climbers, właśnie niezależni wspinacze, którzy w życiu piątki nie zrobili albo nie wspinali, wchodzą na 8000, mają jakiegoś na koncie, a oni nigdy na tradzie nie poprowadzili żadnej drogi, nie? I to na zachodzie jest rzadkość, ale no znowu wracamy do tego, co mówiliśmy wcześniej o specyfice i tej naszej polskiej historii i okresie transformacji i jakby taki rozdział pomiędzy tym wspinaniem technicznym, gdzieś wyczynowym, a himalaizmem i w tym wszystkim mamy jeszcze tych turystów wysokogórskich. Pamiętam taką sytuację, kiedy pojechaliśmy z Januszem Gołąbem na spotkanie takie dla dystrybutorów jednej z włoskich firm. No Janusz tam został, ja pojechałem do pracy, Janusz został poproszony o zrobienie prelekcji. No i o K2 zamierzał mówić, no i przed samą prelekcją okazało się, że nie tylko on będzie miał prelekcję, tylko jakiś Austriak jeszcze będzie miał prelekcję, który był tam w Himalajach z Huberami i zrobił tam jakąś nową drogę. No i zaczął puszczać te slajdy. Okazało się, że jak myśmy tak z Januszem patrzyli, to mówię, Janusz, ale my byśmy tam na nartach zjechali po tej drodze, nie? No ale magia właśnie tych Himalajów i jeżdżę na obu z Huberem na jakimś jednym wyjeździe zadziałała, tak? Że... Tak, no ludzie lubią sobie gdzieś tam dokładać i masować swoje ego. I no, prawda jest taka, że to środowisko ludzi gór jakoś tam szczególnie wyjątkowe nie jest. I tak jak są różni dentyści, mechanicy samochodowi, tak są też różni wspinacze. I ja powiem ci, że
Nigdy mnie te dyskusje właśnie o fałszerstwach jakichś górskich, czy ta droga jest taka trudna, czy nie jest, a czy oni tam dopłynęli, czy coś tam. Mało mnie takie rzeczy kiedykolwiek zajmowały. Nie? Zawsze wychodziłem z takiego założenia, że jakby wspinam się dla siebie, jeżeli ktoś buduje jakby swoje ego na podstawie kłamstwa, no to daleko za tym nie zajedzie, bo sam siebie już kara na całe życie, bo pewnie takie kłamstwo go musi jakoś strasznie wikłać i, no i nic z tego dobrego nie przyjdzie. A mnie osobiście to, czy ktoś gdzieś wlazł na jakąś górę, czy nie wlazł, no to w sumie jakoś bardzo nie dotyczy, nie? I znowu też wracamy do takiej kwestii etycznej i właśnie sport czy nie sport. Ważne jest jedno, nie? Ważne jest to, żeby jakby mamy w górach wolność i możemy się wspinać jak chcemy. I nie ma tak, że faul to faul, out to out. Tak. Oczywiście są pewne zasady etyczne, ale możemy robić tak naprawdę co chcemy. Te zasady sobie wyznaczamy my tylko na własny tak naprawdę użytek, nie? Są fałszerstwa, natomiast jest ich faktycznie mało, ale chyba też dlatego, że we wspinaniu jest tak, że można być strasznie mocnym w gębie, na dole, nie? Ale jak idziesz w góry, to nie ma litości. A prawda jest taka, że od razu widać, co najlepsi potrafisz. Sportowcy, oni są pokorni, bo sport uczy pokory i ten, kto najwięcej gada, to najczęściej najmniej sam robi, nie? My już prawie godzinę chyba rozmawiamy. Patrz na zegar, to może przestańmy już. Żeby nie było. Tak. No dziękujemy ci za spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości będziemy mogli porozmawiać na inne tematy niż ten. I życzymy w tej sytuacji po covidowej, żeby można było jeździć, tak? Super. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.